już wiele zostało powiedziane na temat stosunków, jakie panują, ale prosiłbym teraz o zabranie głosu pana Stanisława Pawluka. Człowieka, który po prostu ujawnia pewne patologie, nieprawidłowości i te wszystkie rzeczy, które szkodzą i rolnikom, i myśliwym. Oddaję głos dla pana Stanisława Pawluka. Dziękuję. Pierwsze słowa, jeśli mi wolno, skieruję do pani minister i powiem tak. Dzielą nas stoliki, ale łączy wspólny dach, który chroni nas przed deszczem. To a propos tych podziałów. Proszę państwa, ja bym się skupił na tym, czy są jakiekolwiek szanse aktualnie nad poprawą sytuacji. Sprostuję tylko, że pierwszy wyłom w ustawie Prawo łowieckie został dokonany po wyroku K21/12 w poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie to poseł Stanisław Ziątek, też tu z pobliskiej ziemi, po raz pierwszy ze złej zrobił jeszcze gorszą. Ustawy dobrej przy kolejnych zmianach nie było. Każda zmiana pogarszała sytuację. Pytała pani minister, co należy zrobić, aby poprawić sytuację. Po pierwsze, wszelkiego rodzaju mariaże personalne, te wszelkiego rodzaju rotacje, którym towarzyszą wysokie odprawy. Tu padła kwota 100 tysięcy złotych. Ja państwa po raz pierwszy publicznie informuję, że już ona została przelicytowana. Jeden z pracowników odchodzący z zarządu głównego dostanie 36-miesięczną odprawę w wysokości 700 tysięcy złotych bez paru groszy. Wszelkiego rodzaju zmiany personalne to jest tylko takie przysypywanie piachem nieczystości. Pierwszy, lepszy, silniejszy wiatr, ten piach zwieje i te nieczystości i tak wyjdą na wierzch. Można to traktować jako doraźne rozwiązania, tak samo jak i jako doraźne rozwiązania należałoby potraktować natychmiastowe podjęcie prac nad poprawieniem ustawy Prawo łowieckie poprzez umożliwienie myśliwym polowania z własnymi dziećmi. Wprawdzie moje dzieci już są samodzielne, ale gdybym był młodszy i miał je pod swoją kuratelą, to bardzo bym ostro tutaj krytykował, że ktoś ingeruje w moje życie rodzinne. Ktoś narusza ustawą moje elementarne prawo do kontaktów rodzinnych. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. To paniczne uleganie tak zwanym zielonym. Wydłużenie tych odległości do strzelania. Z jednej strony robiło się wielką akcję propagandową nakazującą strzelanie dzików, a z drugiej strony brało się myśliwych za buzię, skracając im odległości od zabudowań. W dobie, kiedy technika poszła tak daleko, że można stosować tłumiki, które nie stanowią wyposażenia mówiącego, że broń jest szczególnie niebezpieczna, czyli zastosowanie ich do polowań jest jak najbardziej uzasadnione i z niczym nie koliduje, tylko z wadliwą ustawą Prawo łowieckie. Kolejna sprawa. Żyjemy w XXI wieku, mamy telefony komórkowe, a nie możemy stosować nowoczesnych rozwiązań, które czynią polowanie po pierwsze bezpieczniejszym, a po drugie skuteczniejszym, a więc właśnie noktowizja, termowizja, nie tylko do obserwacji i nie tylko w strefach zakażenia ASF-em, bo to tylko generuje kolejną patologię.
Myśliwy ma celownik termowizyjny, ale uzasadnia to tym, że ma na wypadek, gdyby polował w strefie ASF. Więc po co te sztuczne twory? Zalegalizować, wprowadzić do ustawy. Czy w aktualnym stanie są możliwe jakiekolwiek zmiany postępowe? Odpowiadam nie. Ponieważ pan minister środowiska przeczyta notatki, albo zreferuje mu pani Golińska, albo i to nie, i nadal pozostanie obojętny na wszelkie sprawy. Napisanie do pana ministra wniosku o spotkanie celem przedstawienia pewnych ważkich, jak mi się wydaje, obserwacji, spotyka się z zupełną ignorancją. Pan minister nie ma czasu na spotkanie się z organizacją społeczną, ponieważ jednym z punktów proponowanych na spotkanie było między innymi omówienie nowo uchwalonego statutu na zjeździe delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Natychmiast ten statut podpisał. Powiem więcej. Pan minister do tego statutu, najgorszego w historii PZŁ, który komplikuje życie nie tylko myśliwym, ale także bezpośrednio lub pośrednio wpływa na wykonywanie zadań z gospodarki łowieckiej, osobiście na zjeździe brał udział, nakłaniając do złego, nieprawnego rozwiązania. Jednego z wielu w tym statucie. Statut jest przepełniony wadami prawnymi. Najgorszy, jaki w ogóle można było sobie wyobrazić. I pan minister, mając o tym wiedzę, ponieważ jednym z punktów, który w tym statucie został zawarty, był punkt, który wcześniej pan minister kwestionował. A mimo to ten statut pośpiesznie podpisał. Kwestia zmian personalnych. Bez radykalnych zmian w polskim prawie łowieckim nie przyniesie niczego. To są po prostu zamiany jednych ludzi na drugich. Zmieniają się tylko nazwiska. Natomiast sposób funkcjonowania, który ja określam jako system esbecko-mafijny zarządzania gospodarką łowiecką, od 1952 roku pozostaje bez zmian. Docelowym działaniem powinno być zniesienie monopolu jednej organizacji nad Polskiego Związku Łowieckiego nad gospodarką łowiecką. To nie może być tak, że tworzymy w Polsce twór, któremu władzę narzuca minister, czyli aktualnie rządząca władza, czyli dziś Polski Związek Łowiecki będzie pisowski, a po na przykład wyborach przegranych będzie, nie wiem, SLD-owski. Polski Związek Łowiecki, jeśli chce zajmować się gospodarką łowiecką, ma być politycznie niezależny. Nie może być tak, jak w tej chwili, gdzie w wyniku tych zmian personalnych do głosu dochodzą różnego rodzaju miernoty i pośród łowczych okręgowych jak nigdy mamy największe nasilenie miernot, nieudaczników, ludzi nieprzygotowanych łowiecko, nieznających elementarnych zasad prawnych. Dzisiejszej nocy dostaję kopię mailem niedaleko stąd. Łowczy okręgowy zarządza zbiórkę po 300 zł. Każde koło ma wpłacić 300 zł na jakąś tam akcję charytatywną miejscowego jego kolegi. Informuje pisemnie wszystkich, że jest to akcja niezgłaszana,
Czyli, bo każdą zbiórkę trzeba zgłosić, czyli jak gdyby ostentacyjnie, oficjalnie informuje, że łamie prawo, ale po te 300 wy macie wszyscy płacić. A każdy członek koła z tego okręgu ma wpłacić po 7 zł. Ja nie kwestionuję potrzeby akcji charytatywnych, w których myśliwi biorą udział chętnie, hojnie i bez oporów. Ale ja kwestionuję taki system gospodarki, który może sobie pozwolić na nakazanie wpłaty odpowiednich kwot bez udziału władz odpowiednich, bez urzędu skarbowego, bez formalnego księgowania tych pieniędzy. I nie dziwię się pani Agnieszce, która mówi, że źle są opłacane szkody łowieckie. Bo skądś te pieniądze muszą się brać? Patologii w Polskim Związku Łowieckim jest wiele. Uwolnienie, likwidacja tego monopolu pozwoli między innymi na to, że powstaną choćby elementy konkurencyjności. A poza tym, dlaczego ja, idąc polować, muszę należeć do jakiejś pseudomilitarnej grupy? No bo te mundury, które jak gdyby uzasadnienie mają przy straży miejskiej, przy straży leśnej, przy straży łowieckiej, przy policji, one mają uzasadnienie, bo one tworzą tą psychologiczną niejako barierę, podkreślając rangę urzędnika. No ale przepraszam, czy zbieracze znaczków też mają chodzić w mundurach? Mówiąc krótko, jeśli jakaś organizacja chce przeznaczać i dotować, jak to ma miejsce, mundury organizacyjne, to niech to robi, ale ze swoich pieniędzy, których będzie miała ze składek ludzi dobrowolnie do tej organizacji przystępujących. Ja po prostu sobie nie życzę, aby hydraulik nieznający prawa jako sędzia sądu łowieckiego rozpatrywał moją sprawę. Nie mam nic przeciwko hydraulikom, ale hydraulik ma mnie naprawiać kran. Profesjonalnie przygotowany sędzia ma rozpatrywać moje sprawy i zresztą robi to dość skutecznie. Nie przylicytuję Sławka, bo ja mam tylko 27 wyroków sądu karnego. Wszystkie zakończone uniewinnieniem. Być może po dzisiejszym wystąpieniu zaliczę pierwszy skazujący. Mili Państwo, kończąc, powiem tak. Nie da się rozmawiać o poprawie w kontaktach między rolnikami a myśliwymi, jeżeli Polski Związek Łowiecki będzie organizacją monopolistyczną, jedyną zarządzającą, a nie wprowadzi się elementów po prostu pełnej obywatelskiej wolności. Jeśli nie zlikwiduje się barier, jakie grodzą wszystkich ludzi przed przystąpieniem do Polskiego Związku Łowieckiego, który jest to legitymacja. Ustawa mówi, że żeby iść uprawiać swoje hobby, to ja przy sobie muszę mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego. Ale jeśli zbieram znaczki, to na giełdzie nie muszę mieć przy sobie legitymacji Polskiego Związku Filatelistycznego, żeby kupić znaczki. Ja nie wiem, jak sobie radzą w innych krajach, gdzie polują i nie mają legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego. Czyli, mili Państwo, uważam, że stworzenie takiej organizacji myśliwych i rolników łączy wspólnotę interesów, aby móc oddziaływać w kierunku takim, żeby ustawa prawo łowieckie była bliżej ludzi, a nie tworzona i krojona pod jeden jakieś wąskie grono ludzi. Nie może być tak, że w tej wąskiej grupie ludzi jest grupa, która się cieszy
wszelkimi przywilejami poluje na co chce i nieważne, czy tam jest ASF, czy nie, czy tam są szkody rolnicze, czy nie, a jest grupa ludzi, która jest odseperowana, sekowana. Ten, który wypomni prezesowi, nie kradnij, tak jak mamy do czynienia tu, na tym terenie, w kilku kołach, gdzie się wystawia podwójne odstrzały. Jeden na przewóz, a drugi jest później do rozliczania, do księgowości. Koło łowieckie trop. Pani minister o tym wie, bo już wspominałem. W związku z tym, mili państwo, te rzeczy muszą ulec i nie mogą to być zmiany kosmetyczne. Jeśli kogoś zaszokowałem swoimi wypowiedziami, to przepraszam.